Mówi się, że syty głodnego nie zrozumie. I to prawda. Bardzo trudno jest być miłosiernym wobec kogoś, kto jest faktycznie ubogi, kiedy my sami jesteśmy zamożni. Dużo łatwiej jest się osunąć w litość. Litość to jest miłosierdzie pozbawione miłości. Owszem, skutek, powiemy, jest podobny, ale nie ma on wiele wspólnego z prawdziwą miłością, z prawdziwym miłosierdziem. Chrystus Pan, jak słyszymy u Świętego Pawła, stał się ubogi, żeby nas ubóstwem wzbogacić. Co Paweł może mieć na myśli? Pewnie to, że Chrystus Pan nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Ponieważ stał, chciał z nami i dzielił z nami naszą kondycję, nasze położenie. Stał się ubogi, po to, żeby ubogim pomagać nie z góry, nie jako ktoś, kto po prostu łaskawie rozdaje swoje dary, ale jakby od środka, będąc w ich położeniu, stając się jednym spośród ludzi. I to nie królem, nie jakimś monarchą, cesarzem, ale właśnie ubogim, zwykłym cieślą z Nazaretu. Stał się ubogi po to, żeby współdzielić. Czy raczej współodczuwać z ubogimi? I tego Paweł próbuje nauczyć Koryntian, wskazując na inne kościoły w Macedonii. Mówi: Oni są ubożsi od Was, nie mają wiele, ale to, co zrobili, to dokonali prawdziwego dzieła miłości, dlatego że ubogich potraktowali jak samych siebie. Stanęli razem z tymi, którzy potrzebowali, postawili się w ich położeniu. I jakby samym sobie pomagali. Nie przez to, że dawali sobie samym, tylko przez to, że tak pokochali tych ubogich, że im dawali, jakby sobie dawali. I o to by chodziło w miłosierdziu, które okazujemy innym. I nie chodzi tylko o pieniądze. Nie chodzi tylko o to, co możemy dać. Bo tak, czasem możemy dać więcej, czasem mniej, ale chodzi o to, jak dajemy. Z jakiego motywu dajemy. Co jest powodem, dla którego pomagamy? Czy współczucie, czy litość? Czy tylko zażegnanie jakiejś potrzebie, zażegnanie jakiejś trudności, którą ktoś przeżywa, czy raczej współodczuwanie z nim w tych trudnościach? Tego można się uczyć, dając nie tylko pieniądze, ale dając czas, dając yy, uczucie, yy, dając jakąś pomoc, słowo, dając też pouczenie. Właśnie nie tak, jakby. Nauczyciel uczył ucznia, ale tak jakbyśmy sami chcieli usłyszeć dane słowo, daną wskazówkę, czy jakbyśmy sami chcieli otrzymać pomoc. W ten sposób mamy się uczyć od Chrystusa, który przez swoje ubóstwo nas wzbogacił. Bardzo często pewnie jest tak, że ktoś nas drażni, ktoś nas denerwuje, ktoś nas jakoś wkurza, i bardzo trudno nam jest pójść za tym słowem, które słyszymy: Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. To słowo nas dotyka i trochę nie wiemy, co z nim począć. A może idziemy trochę za krok, o krok za daleko? Może zanim zaczniemy kochać Naszych nieprzyjaciół i tych wszystkich, z którymi nam nie jest po drodze, to być może najpierw potrzebujemy posłuchać tego dalszego zdania, dalszego ciągu zdania po przecinku. To módlcie się za, za nich. Módlcie się za tych, którzy Was prześladują, módlcie się za swoich nieprzyjaciół. Może od tego trzeba zacząć. Może kolejnym razem, kiedy w Twoim sercu pojawi się jakaś niechęć. Pojawi się jakiś gniew, to może zanim zaczniesz szukać w tym sercu miłości, to może zwyczajnie westnij choćby jedną chwałę ojcu i synowi za, za tego, z którym nie jest ci po drodze. Zostaw lajka lub komentarz. To sprawia, że jesteśmy lepiej widoczni w internecie.